pisarz wystawy, i to nie byle jakiej wystawy, artysty dużej klasy, pana Eugeniusza Wolskiego. Bardzo nam miło, że mieliśmy okazję i szansę w nowym obiekcie gościć go jako pierwszego. Dziękujemy mu za to bardzo serdecznie, za to, że się zgodził, że taką piękną wystawę tutaj zorganizował, która przejdzie do historii tego obiektu, do historii miasta, bo jest pierwszą wystawą, a zawsze co pierwsze jest najpiękniejsze. Pierwsza miłość. Tak? Nie? Nie pamiętam. Jak tej miłości jest jeszcze dzisiaj dużo. Powitam bardzo serdecznie wszystkich gości, wszystkich przyjaciół pana Eugeniusza, którzy tutaj przyjechali z różnych stron. I to naprawdę podziwiam, bo i Dębica, i Tarnów, i Licea, i Wiśnicz, i Kraków. Więc w dzisiejszej pogodzie pan Eugeniusz wszystkich gości swoich pewno przedstawi, bo ja chciałabym zrobić tego troszkę nieudolnie, chociaż zapraszałam również w jego imieniu. Także dziękuję bardzo serdecznie wszystkim Państwu. No pana Eugeniusza w tym roli przedstawiać nie muszę. Bo znacie go Państwo pewno lepiej może niektórzy ode mnie. Ja śledziłam jego wystawę od dawna, byłam z całym gością jego wystawy w Tarnowie. Także pracę trochę znam, ale na pewno wiem, że to, żeby zabrać ziemia mazowiecka, studia ukończył w Warszawie. Jeszcze Chopina go, A osiadł na stałe w Nowym Wiśniczu, tutaj pracował całe życie z młodzieżą. Artysta, malarz, rzeźbiarz, zresztą ten on dużo powie o sobie sam. Nie chwaląc się więcej ode mnie i ciekawiej. A ja jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam. Cieszymy się, że Państwo przybyli do tego naszego pięknego obiektu, do pięknego ośrodka kultury, bo myślę, że Państwu chyba się podoba, tak jak nam się podoba i jest ozdobą naszego miasta, dlatego artystów, którzy tutaj jeszcze są na sali, bo i pani Krystyna Maniewska-Stąsiek, i pani Teresa Kuszuchek, i jest jeszcze wielu pani Mizia z Krakowa, będziemy tutaj zapraszać, prosić o wystawy, żeby mogło miasto poznawać. Zosia chyba szesna. No proszę, to ja nawet jeszcze wszystkiego nie wiem. O tym to powie już za chwilę. Dzisiaj o gwiazdach pozamorskich nie będę. Ja poza tym, że bycia pozamorskim, bo to jest pierwsza gwiazda. Zeszła dawno i nie zajdzie długo, tak? Myślę, że już. Więc życzę Ci naprawdę jeszcze bardzo dużo zdrowia, pomyślności wszelkiej. Życzę, aby tej wymy twórczej nie brakło nigdy, uroku osobistego, no i tego czaru, który mógł dawać te kobiety, że tak jadąc dalej, świat, zachowaj go trochę też dla nas. Wszystkiego dobrego, ja dziękuję na razie, a i oddaję głos. Ufa powoduje, że nie umiesz tak gadać, ale na szczęście nie tylko autorowi, ale i Państwu, więc jesteśmy mniej więcej w podobnej sytuacji. Ale zacznę serio i poważnie. Dziękuję miastu, dziękuję pani dyrektor za to, że moja wystawa mogła inaugurować działalność tak niezwykle pięknego i ważnego. W Małopolsce bym powiedział, nie w Brzesku, bo to chyba ma znaczenie, ten obiekt, jego jakość, jego uroda, nie tylko lokalna. I tak się złożyło, kiedy termin właśnie oddania obiektu nastąpił, ja miałem wystawę w Limanowych Muzeum. Wystawa dopiero co się zaczęła. Na szczęście sympatyczny dyrektor, pan Wielek, z żalem pewnym powiedział, a bierz tą wystawę, że uważa, że Brzesko jest ważniejsze niż Muzeum Limanowa, ale no, obiecałem wcześniej, że tę wystawę zrobię, termin nie był jeszcze wtedy dokładnie ustalony. I kiedy tu przyjechałem na rekonesans, zobaczyłem salę, zobaczyłem obiekt, to naprawdę trochę zaskoczenia. Siadłem dużo, wystawiam to Państwo wiecie, robię to chętnie, to też Państwo wiecie, ale czasami niestety nawet w dużych miastach, nawet biura wystaw artystycznych nie mają, nie będę tego wątku bardzo rozwijał, ale tak pięknej przestrzeni i takiej możliwości zaprezentowania dość różnorodnych prac, bo jak doskonale Państwo wiecie, widzicie, tu jeszcze pokazuję trochę prac, które
są często własnością prywatną, bądź na różnych wystawach. To tak w uzupełnieniu, żeby pokazać, czym też dysponuje sobie tutaj Regionalne Centrum Kulturalne Biblioteczne. Ta pani to jest aktorka niemiecka, która właśnie nabyła anioła, tak jakoś plecami nawet widzę. Proszę Państwa, w katalogu, który rozszedł się jak ciepłe bułeczki, już na otwarciu i ostatnie egzemplarze nieliczne jeszcze tutaj dzisiaj parę sztuk mogłem rozdysponować. Jest tam informacja o tym, że Morski w swojej, nie wiem, rozrzutność, to niedobre słowo, dla biblioteki, dla instytucji pragnie, co za chwilę zrobię, przekazać dwie piękne prace, niewątpliwie piękne, i tu nie to niestronność, każdy tak mówić, ale owież dwie prace zostały nagrodzone, drugą nagrodą na konkursie ogólnopolskim ceramicznym w Zakopanem, a dotyczyły twórczości Herberta. Więc gdzie jak gdzie, ale właśnie w tym miejscu i mam nadzieję, że w gabinecie pani dyrektor zawisną i czasami przylecę nawet na nie popatrzeć. Mogą się Państwu nie podobać, bo na konkurs to się robi rzeczy bardzo ambitne i często nie takie do podobania się szerokiej publiczności. Tutaj akurat publiczność szeroka, ale bardzo wyrafinowana i do odbioru przygotowana, więc i już to zrobię. Poproszę panią dyrektor, tu w takim pięknym etui mam te dwie piękne prace, rozbrumawiam, zobaczcie, znaczy do pani dyrektor. Będziemy tu zaraz wyciągać i tak zapakowałem pięknie, żeby to dojechało w całości, bo to są obrazy ceramiczne. I tak to jakoś. O! Nawet już to nie jest ta właściwa strona, to są plecy, które jednak będą schowane. Tu jest jedna taka sobie kompozycja, bo bardzo fotografie z życia Herberta. Nie będę tutaj Państwu biografii Herberta przytaczał, niemniej jednak są to pewne inspiracje konkretnymi jakimiś historiami. Więc pierwszy wręczam uroczyście. O, ale na to też jest bardzo piękna ta strona, więc pokazuję, ale ważna jest ta, Mario. I tu jest druga, pięknie oprawiona, taką rustykalną ramę przez firmę z Nowego Wiśnicza. Maria i Grzegorz Jajeśnicowie, siedzą tam Państwo z tyłu, w środku prześliczna dziewczyna, absolwentka Liceum Klasycznego i różnych innych uczelni, a od września pracownik Liceum Klasycznego. Ja mogę jedynie podziękować tą stronę kwiatkiem. Daj jeszcze raz. I te kwiaty dla Ciebie, te polne, i te dla Ciebie. Nie wiem, które są piękniejsze, tu się zrujnowała biblioteka. I za pracę, i za wystawę, i żeby nie przerwać, za wszystko. Dziękuję serdecznie za obecność i za tą piękną wystawę, która wpisze się naprawdę, poprosimy tylko jeszcze o wpis do kroniki, tam już wszystko jest przygotowane. Żeby artysta został z nami na zawsze. Dziękuję za pracę. Dziękuję. Ja przygotowałem sobie ściągę, dlatego z niej nie będę korzystał. Natomiast proszę Państwa, to nie koniec prezentów różnych pięknych. Do świętego Mikołaja jest jeszcze bardzo dużo czasu, ale już. I tak, tu też przepiękne etui, które mam przepiękne. Krysiu, to dla Ciebie jest tutaj. Tak, mówiąc Krysiu, zwracam się do Krysi Baniowskiej 108. To nie jest Krysia Baniowska 108, to jest instytucja. W moim życiu, Krysiu, nie słuchaj szczegółów. Tak ważna jak mało kto. Plenery, wystawy, rozliczenia za drugą biurze wystaw artystycznych, który jest dyrektorem. O, ale to Ci wręczę, poczekaj, wręczę Ci, to ja będę miał z głowy. Drodzy Państwo, ja się cieszę, że Wiedek zdecydował się na to spotkanie z Państwem jeszcze dzisiaj, na zakończenie. Dziękuję Ci za córkę. A kto to tutaj? No, że Eugeniusz zdecydował się na to, aby jeszcze raz spotkać się z Państwem, bo przypuszczam, że niewiele osób z obecnych było na otwarciu. Poza tym dzień otwarcia tego ośrodka wyglądał niezwykle uroczyście, tak bardzo wysoko, powiedziałabym. To było otwarcie z wysokiej półki.
mało było, powiedziałabym, kameralności w tym wszystkim, a wystawa Eugeniusza potrzebuje serca, potrzebuje kameralności, potrzebuje skupienia, żeby można było wiele rzeczy zobaczyć i oglądać blisko. Tłum był szalony. Ja może nie czułam się skrępowana, ale jakby nie miałam odwagi.